Dane z amerykańskiej gospodarki opublikowane po południu były słabe. Wzrost był jedynie na poziomie 0,2 punktu procentowego, podczas gdy oczekiwania ekonomistów wahały się w okolicach 1%. Warto zauważyć, że jest to jeszcze dodatkowo odczyt anualizowany, więc jeżeli weźmiemy go kwartał do kwartału wyrównany sezonowo, to tak naprawdę gospodarka amerykańska w ogóle się nie rozwijała. To oczywiście nie spełnia oczekiwań rezerwy federalnej, która zakładała, że wzrost gospodarczy będzie szybki jeszcze na początku roku. No i to oczywiście nie jest argument do zacieśnienia polityki pieniężnej. Nawet jeżeli nie zobaczymy jakichś takich wyraźnych obaw co do wzrostu gospodarczego czy poziomu bezrobocia w komunikacie, który będzie dzisiaj opublikowany o godzinie 20 po posiedzeniu, to najprawdopodobniej wypowiedzi poszczególnych członków, które będą napływać w kolejnych dniach, będą gołębie. To z kolei może dalej osłabiać amerykańską walutę i sprzyjać takiemu sygnałowi technicznemu, który można dzisiaj zobaczyć na wykresach, wybicie powyżej poziomu 1,1050, no tak naprawdę otwiera drogę do 1,12, 1,1250 na euro-dolarze. Natomiast ten czynnik techniczny oczywiście musi być poparty przez fundamentalny, czyli opóźnienie w podwyżkach stóp procentowych. Jeżeli chodzi o złotego, to złoty stosunkowo neutralnie zareagował na te dane. Natomiast cały czas powinna być presja na aprecjację krajowej waluty. No teraz zwłaszcza w relacji do dolara zeszliśmy na 3,63, 3,64. No i niewykluczone, że w najbliższych dniach możemy nawet przetestować 3,60 w dół.